przeżywamy niedzielę dobrego pasterza. Dlatego przyjrzymy się, jakimi cechami według świętego Wincentego a Paulo powinien charakteryzować się każdy ksiądz. Powinien być prosty, ale nie prostacki. Pasjonować się życiem i pokazywać innym jego piękno. Być autentycznym, nie udawać kogoś, kim nie jest. Pokorny, ale nie naiwny. To znaczy ktoś taki, kto nie przypisuje sobie dobrych czynów, lecz przypisuje je Jezusowi Chrystusowi. Powinien być łagodny, ale nie słaby, czyli łączyć słodycz ze stanowczością. Być umartwiony, a nie cierpiętnikiem. Wybierać dobro dla wszystkich, a nie tylko dla siebie. Być gorliwy, ale nie nadgorliwy. Żebym miał przepełnione serce Chrystusem i chciał dzielić się tą miłością z tymi, których spotyka, otwierając swoje serce i swoje ręce. Dlatego prosimy Was o modlitwę, żebyśmy byli świętymi księżmi, ale także o modlitwę, by nie zabrakło nigdy nowych świętych powołań do służby Bożej.